Nowenna do Dzieciątka Jezus. Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny. Wszechmogący, wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim, spraw prosimy, abyśmy z należną czcią, uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna i wiernie wstępując w Jego ślady, mogli dojść do Królestwa Niebieskiego, obiecanego maluczkim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Rozważanie. Uczcijmy święte rączki boskiego Dzieciątka, które tak bardzo będą musiały się natrudzić dla naszego zbawienia i przez to oddadzą wielką chwałę Ojcu Niebieskiemu. Z rączek Dzieciątka Jezus spływają potoki łask dla ubogacenia naszych dusz i umocnienia nas w dobrym. Oddajmy się całkowicie w te boskie rączki, tak maleńkie, a tak wszechmocne. Prośmy Dzieciątko Jezus, by raczyło pobłogosławić nasze ręce, aby wszystkie nasze czyny były zawsze święte i miłe Bogu. Modlitwa na dany dzień nowenny. Boskie Dziecię, z najwyższą czcią całujemy Twe wszechmocne rączki, które skruszyły więzy naszej niewoli i otworzyły nam bramy niebios. One podtrzymują cały świat, a tak drżące i bezsilne wydają się być w żłóbku. O najsłodsze Dziecię, w Twe rączki składamy ofiarę naszych serc. Przyjmij nas, oddajemy Ci się zupełnie. Podnieś swoje rączki nad nami i błogosław nam. Błogosław nasze myśli, uczucia i sprawy. Błogosław krzyże i cierpienia, którymi nas nawiedzasz, abyśmy żyjąc, pracując i cierpiąc jedynie dla Ciebie, z Twoich rąk mogli kiedyś otrzymać koronę wiecznej chwały. Amen. Modlitwa na zakończenie. O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.